jesteśmy w warszawskim studiu Kubek na okładkowej sesji Rafała Jonkisza do Ex Magazynu. Ze mną jest Kamil Widawski, który jest stylistą naszego mistera i również odpowiadał za stylizację dzisiejszej sesji. Powiedz mi, Kamilu, jak się przygotowywałeś do tego i w jakim stylu ta sesja dzisiaj tutaj będzie? Dzisiejsza sesja będzie w stylu amerykańskiego surfera. Starałem się przede wszystkim zwrócić uwagę na największą pasję Rafała, jaką jest sport, i pokazać to w ciekawy sposób. Będzie to czerwcowa okładka i czytelnicy, a przede wszystkim czytelniczki, będą mieli możliwość zobaczyć ciekawą odsłonę Rafała w roli surfera. Powiedz mi, jak się pracuje z Rafałem? Czy to jest tak, że trzeba go do czegoś namawiać, czy raczej ci pełni ufa i tutaj doskonale się uzupełniacie? Rafał ma do mnie zaufanie, jest przede wszystkim ambitny, kreatywny, no i jest osobą plastyczną, ma tą łatwość, więc na sesji sprawdza się bardzo dobrze, również w roli modela. Rozbierana sesja zdjęciowa do czerwcowej okładki Ex Magazynu na pewno zostanie utrzymana w iście sportowym wydaniu. Rafał, to twoja pierwsza taka ważna okładka, w ogóle pierwsza okładka, i to od razu taka rozbierana. Jak się czujesz i jak się bawisz tutaj na tej sesji? Bardzo dobrze się bawię, bo lubię takie egzotyczne klimaty. Bardzo mi pasuje styl tej sesji na surfera, więc spoko. Myślę, że zdjęcia będą fajne, bo czuję się w tej sesji bardzo dobrze. Dobra, czy jakiś stresik jest delikatny, że to jednak taka sesja półnaga, czy już jesteś wyluzowany i czy już nie masz z tym problemu? Nie stresuję się, ponieważ to jest już moja któraś z kolei sesja. Racja różni się od tych pozostałych, bo jest półnaga, jednak no, nie stresuję się, bo miałem do czynienia z sytuacjami, gdzie musiałem pokazać nieco więcej ciała, na myśli choćby przybieralnie, szatnie z kolegami z treningu, więc spoko, wydaje mi się, że nie mam z tym problemu, nie mam nic stresu, tylko że troszkę jest zimno, więc to mnie martwi. Dobra, ale jakiś taki element ekscytacji jednak jest, bo to pierwsza sesja okładkowa. Tak, ekscytacja jest, jednak no, widziałem pierwsze efekty i myślę, że powinno być spoko. Mimo że wczoraj jeszcze się martwiłem, jak to wyjdzie, bo jednak to jest okładka, to trzeba wycisnąć z siebie maksimum, więc no, i martwiłem się, jak to będzie dzisiaj. Jednak widziałem pierwsze zdjęcie, tak jak mówiłem, i podobają mi się.